Czy taka usługa całkowicie kompleksowa? Kompleksowa usługa to jest jedyny dobra droga, jedyny, mogę powiedzieć, dobry model współpracy między deweloperem a biurem pośrednictwa, bo to daje je jedno słowo na samym końcu, sukces. Dzień dobry, witamy w nowym roku, w pierwszym odcinku sezonu numer 2, duetem Kasa i przyjaciele. Jest z nami Magdalena Kacperczyk. Dzień dobry. Oraz Michał Szczepkowski. Michał Szczepkowski, dzień dobry, witamy w nowym roku. Rozpoczynamy sezon drugi duetem Kasa. Jest to nietypowe, bo jest duetem Kasa i przyjaciele, czyli kolejne odcinki będą zawsze z osobami czy z firmami, z którymi pracujemy na co dzień, które pomagają obsługiwać naszych klientów albo sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej skuteczni w tym działaniu. Dzisiaj tak jest noworocznie, więc trio Kasa. Chcemy podsumować trochę ten rok 2019, przedstawić się Wam i powiedzieć, co skradło nasz czas i nasze serca przez ostatnie miesiące, na czym się koncentrujemy i jaki ten 2020 rok planujemy, żeby był. Więc Magda, w wielkim skrócie, jakbyś mogła powiedzieć 2019 w Enkasa, jaki był? Dla mnie 2019 rok to jest przede wszystkim dołączenie do zespołu Enkasa. To jest także duży rozwój całego teamu, nowa siedziba firmy, a także dużo ciekawych projektów inwestycyjnych. Michał, a ty z perspektywy agenta, jakbyś mógł powiedzieć, co się zadziało, co wpłynęło na skuteczność twoich działań i skuteczność działań innych agentów? Mogę powiedzieć, że rok 2019 to rok naprawdę pełen sukcesów, zarówno moich, jak i całego zespołu Enkasy. A to, co spowodowało, że był to rok pełen sukcesów, to między innymi to, że mamy od nowego roku świetną asystentkę i asystentów agentów, co pomaga w bieżącej pracy, którą na co dzień realizujemy. Czyli całą czarną robotę za Ciebie robi? No, mogę tak powiedzieć, że ona robi, że asystenci agentów robią tą pracę, mogę powiedzieć, wykonują, którą na co dzień czasami nie widzą po prostu klienci. Dużej ilości materiałów, dokumentów, które są niezbędne do przygotowania najpierw oferty sprzedażowej, a później dokumentów do całego procesu sprzedaży i do aktu, to tak naprawdę klienci tego nie widzą, ani kupujący, ani sprzedający, a tak naprawdę wykonują ją asystenci agentów. I z mojego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotna rola, bo to jest nie tylko wsparcie agenta, ale to też jest często wsparcie marketingu, w przygotowaniu głównie dokumentacji przy na przykład rynku pierwotnym. Tak, zgadza się, chociażby dlatego, że startujemy z nowymi inwestycjami w nowym roku, bo muszę powiedzieć, że Enkasa ma już bardzo ugruntowaną pozycję od 10 lat na rynku wtórnym, ale coraz śmielej, tak mogę powiedzieć sobie, poczynamy na rynku pierwotnym. Już w tym momencie wiemy, że w roku 2020, czyli w obecnym roku, będziemy sprzedawać kilka prestiżowych inwestycji na terenie Warszawy. No właśnie, a to jest to, co skradło Wasz czas, wasze serce przez ostatnie miesiące. Jakbyście więcej mogli powiedzieć o tym, co właśnie, nad czym teraz wasz duet, a tak naprawdę trio, bo należy do niego też Ania, nad czym pracujecie i co możecie naszym klientom zaoferować? Mogę powiedzieć, że pracujemy, już wystartowaliśmy ze sprzedażą oficjalną nowej inwestycji na Sadybie, Art Deco Sadyba, www.artdecosadyba.pl. Miejsce inspirowane pięknem. Zgadzam się. Unikatowa inwestycja 5 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Dlaczego unikatowa? Dlatego, że bardzo mało inwestycji nowych powstaje na Sadybie. Dlatego też domy od 250 do ponad 300 metrów. I rozumiem, że obsługujemy pełną sprzedaż tego, tak? Jakby jesteśmy partnerem dla dewelopera. Wyłącznym biurem pośrednictwa na terenie Warszawy, który jest odpowiedzialny za całą sprzedaż tej inwestycji. A tak naprawdę nie tylko za sprzedaż, ale przede wszystkim, jeszcze krok wstecz mogę powiedzieć, za przygotowanie tej całej inwestycji, za którą mogę powiedzieć i podziękować między innymi Magdzie i Ani, której dzisiaj tutaj sami nie ma, która spowodowała, że klienci mogą to ujrzeć. Tak jak klienci tak jak mogą powinni ujrzeć światło dzienne, tak.
A pracy mieliśmy naprawdę sporo, ponieważ tworzyliśmy we współpracy oczywiście z deweloperem całą strategię, spójną, kompleksową strategię marketingową od strony inwestycji www.artdeco.sadyba.pl poprzez przygotowanie wizualizacji inwestycji, które tak naprawdę profesjonalne, dobre wizualizacje są tak naprawdę kluczowym elementem przy prowadzeniu całej sprzedaży. Wykorzystujemy je wszędzie. Czyli jakby całą strategię opracowaliście wy od samego początku dla dewelopera? Od strategii sprzedażowo-marketingowej, mhm, tak, mogę powiedzieć, bo zbadaliśmy otoczenie rynkowe, zasugerowaliśmy, mhm, w jakich cenach te domy powinny być sprzedawane, zweryfikowaliśmy, co się obecnie dzieje w tej części Warszawy, po czym oczywiście uzgadniając to wszystko z deweloperem, bo to jest nieodłączny tak naprawdę schemat współpracy deweloper, Enkasa, i w ramach Enkasy nasze trio, które współpracowało przy tej konkretnej. Czyli taka usługa całkowicie kompleksowa. Kompleksowa usługa to jest jedyny, mhm, dobra droga, jedyny, mogę powiedzieć, dobry model współpracy między deweloperem a biurem pośrednictwa, bo to daje je jedno słowo na samym końcu, sukces. Czyli sukces w postaci uproduktowionych, mhm, klientów, sukces dla dewelopera w postaci sprzedanych nieruchomości i sukces dla klientów, bo otrzymują klucze do nowej inwestycji. A powiedzcie, bo wiem, że ten proces sprzedaży został podzielony na dwa etapy. Do kolejnego odcinka zaprosiłam Rafała Schellenbaum, który jest szefem komisji MLS, czyli systemu wymiany ofert, ale wiem, że wy też z tego korzystaliście na końcu 2019 roku. Czy możecie zdradzić kilka szczegółów, jak ten proces sprzedaży wyglądał na samym początku? Możemy zdradzić kulisy, tak naprawdę. Dlatego, że proces podzieliliśmy sobie na dwa etapy. Etap związany z przedsprzedażą tej inwestycji i była tylko ona możliwa poprzez system MLS i etap sprzedaży. Teraz już jesteśmy na etapie sprzedaży, ale w 2019 roku mieliśmy etap przedsprzedaży, czyli każdy agent, który jest w ramach MLS-u, a ich jest naprawdę bardzo dużo, mógł pobrać tą ofertę Art Deco Sadyby i wysłać do swojego klienta. Klient nie znalazłby jej nigdzie indziej, nie znalazłby jej ani w zakresie promocji, o których rozmawialiśmy, które już teraz mamy, ani na stronie internetowej, ani na portalach ogłoszeniowych w zakresie nieruchomości. Dodatkowo to, co zaoferowaliśmy dla agentów współpracujących, to podział po prowizji. Czyli dodatkowo, jeżeli on, potencjalny agent strony kupującej, sprzedałby tę nieruchomość, zaoferował klientowi, to dodatkowo dzieliliśmy się naszą prowizją, którą otrzymujemy od dewelopera. Czy taka dobra motywacja jeszcze, żeby była. Ale wiem, że Art Deco Sadyba, czyli te domy na ulicy Ojcowskiej, nie są jedyną inwestycją, którą obsługiwaliśmy w 2019 i będziemy obsługiwać w 2020. Jakbyście w dwóch zdaniach mogli powiedzieć, co będziemy sprzedawać, żeby każdy nas oglądający mógł już składać oferty teraz. Na tym etapie sprzedajemy inwestycje na Zawadach, wille parkowe, a to co... I Syta 62. I Syta 62 oczywiście, a to co przede wszystkim będzie ponownie unikatowym, mhm, nieruchomością czy unikatową rzeczą, to osiedle ekskluzywnych domów na Zawadach, gdzie sprzedaż dopiero rozpoczniemy w drugim kwartale tego roku. Naprawdę unikatowe, bo na Zawadach, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, nie ma takich domów. Ale proces przygotowania i strategii marketingowej i też planu sprzedaży był już w ostatnim kwartale 2019 roku, a teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko sprzedawać. Czyli drodzy klienci, tak, kupujmy. To w tym 2020 roku możemy życzyć Wam dobrych decyzji, dobrych zakupów i do wyboru mamy luksusowe domy na Sadybie, artdecosadyba.pl oraz Michał i już niebawem luksusowe domy na Zawadach, ale jeśli bardzo pragniecie informacji już teraz, to śmiało można do nas dzwonić i pisać. Teraz dziękujemy Wam bardzo, Małgorzata Podbielska, Magdalena Kacperczyk, Michał Szczepkowski. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. I oczywiście zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka Duet Enkasa i Przyjaciele. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o systemie MLS. Dziękuję.